Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Titled Tuesday, 13 października 2020, czyli co wtorkowy turniej. Nie zawsze mi się udaje w nim zagrać, ale tym razem mi się uda, mam nadzieję. Turniej z bardzo silną obsadą. Arcymistrzowie z najwyższej półki, wielokrotnie to już powtarzam. Arcymistrzowie najlepsi w Europie i na świecie. Tutaj przewodzi akurat pierwszy numer Hikaru Nakamura. Bardzo silny arcymistrz, uważany chyba za najlepszego szachistę w ogóle w grze w internecie, w tym momencie najlepszego blitzkarza. Także no, szapoba, czapki z głów, moi drodzy. Co więcej, turniej grany na dystansie 10 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. No i będziemy tutaj uważnie śledzić poczynania i Polaków. Również będę się starał grać jak najlepiej i będę komentował swoje partie. Oczywiście postaram się to robić jak najczęściej, najszybciej i najbardziej zrozumiale. No ale zwykle to bywa różnie, bo emocje, prawda, poważne partie i tak dalej. No zobaczymy, zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Kilka turniejów już nam się udało zagrać. I można sobie nawet film przesunąć o te, powiedzmy, 8 minut, bo za 8 minut ten turniej się rozpoczyna, jak ktoś nie ma ochoty słuchać mojego ględzenia bezsensownego albo tej ciszy. Także myślę, że niedługo zaczniemy. Witam Cię, Flopsy. Witam serdecznie. Dawno się tutaj nie widzieliśmy na Twitchu. Przypominam, że właśnie live jest na Twitchu, a tutaj mamy premierę prawdopodobnie na YouTubie. Już tak, wyprzedzam fakty. Jak macie do mnie jakieś pytania, bardzo proszę, chętnie odpowiem. I niedługo będziemy rozpoczynać tą całą zabawę. Ok, ja tutaj tylko jeszcze zerknę, sobie zerkam troszeczkę jak gra aktualnie nasz Jan Krzysztof Duda w turnieju Altibox w Norwegii w silnej kołówce sześcioosobowej. Przypomnę, że Jan Krzysztof Duda wygrał partię z mistrzem świata Magnusem Carlsenem, lecz w partii rewanżowej, która już się odbyła, przegrał dosyć gładko, niestety czarnym kolorem, ale myślę, że i tak zwycięstwo to jest ogromny sukces. Pomijając wiele czynników, jakie miały miejsce podczas tej partii, na pewno może rozumienie mistrza świata, może to, że Jankowi po prostu nie szło w tym turnieju bardzo dobrze, więc tam, no mówię, mistrz świata mógł się lekko rozluźnić, lecz no nigdy nic nie wiadomo do końca, moi drodzy, jak to w szachach bywa. Czasem kwestia dnia tak naprawdę. No ale Janek wygrał, więc jest świetnie. Witam Cię, Hipogryfie. Dzięki za trzymanie kciuków. Przyda się na pewno. Na pewno, na pewno. No i dobrze, moi drodzy, mamy aktualnie 440 zawodników, 6 minut do rozpoczęcia. Zajrzyjmy na listę startową, szukamy tutaj może najlepszego Polaka na liście startowej według rankingu. Coś mi tu przeskoczyło, szukamy, szukamy. No jest mnóstwo tych arcymistrzów, naprawdę z najwyższej półki. Witam Cię, Strzelcu, dzięki za powodzenie. Za powodzenia, za życzenie powodzenia. Przyda się na pewno. Szukam Polaków. No i nie widać Polaków z 2800. Gaju Chess, czy Grzegorz Gajewski. Okej. Okay. Pan Tani, Paweł Jaracz. Drugi z Polaków. No i zerknę chociaż, gdzie jestem. Grzechu 96. Na Suta Grzesiu. No i znajdę siebie. Już niedaleko, Szachuś. Kilde Piotr. No, witam Cię, Eminox, witam Cię serdecznie. No, znowu szachy, no. Szachy codziennie, szachy co chwilę. No, słuchajcie, u mnie szachy są codziennie, no. Częściej czasem niż posiłki. Jakaś tutaj trawka wleciała w herbatę. Witam Cię, Ustjurt. Ale macie te ciężkie niki czasem do wymówienia, nie na mój język. Witam Was serdecznie wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. 4,5 minuty rozpoczęcia, szukam siebie, tak, tutaj szukam, na który jestem na liście startowej, tak mniej więcej pi razy oko.
Zerkam, zerkam, zerkam. Już tu chyba niedaleko z tym 2500 coś tam. Czyżbym się ominął? Czy jeszcze niżej jestem gdzieś? Chyba miałem trochę wyższy. Nie, ja mam 2556. Dlaczego ja zjeżdżam niżej? Jest. 200 któryś. No, czyli numer startowy będzie poza pierwszą 200. Na pewno. Czyli będę rozstawiony, na to wygląda. Okej. Dobra, zamykamy tu pewne już przeglądarki, żeby nam nie muliło. Mam na myśli Twitcha. Tutaj F4. Patrzę tu właśnie partię u Janka. Akurat gra Janek z Aronianem. No i pozycja chyba równa. Janek zagrał smoka. Dobra, zamknijmy tą również przeglądarkę, żeby mieć spokój. Problem z głowy. No i mamy 3 minuty do rozpoczęcia turnieju, moi drodzy. Ciekawe, czy uda nam się w końcu zagrać z jakimś topowym arcymistrzem. No, trzeba by było wystrzelić dobrze z punktami na pewno na początku, żeby taką okazję dostać. Aczkolwiek może mając wysoki ranking, w drugiej rundzie po pierwszym zwycięstwie może byłaby szansa. Ciężko mi to stwierdzić. Turniej średnio trwa, zależy jaki turniej. No ten turniej trwa około 2 godzin. Mamy 10 rund, 3 minuty plus 1 sekunda. Tam są jakieś jeszcze dwie przerwy kilkuminutowe po czwartej rundzie bodajże i po siódmej. No to nie średnio, no po prostu 2 godziny tak. Plus minus parę minut. Około 2 godzin. No i cierpliwie czekamy. Już mamy tutaj 2,5 minuty niecałe. No nie ma za co, nie ma za co. Strzelcu, wiesz co, nie przyglądałem się dokładnie partii Janka, że tam Aronian nie wziął pionka na C5, ale przypuszczam, że sobie przeanalizuję tą partię. Na pewno sobie ją przeanalizuję. Dzięki, Ustjurt. Dzięki za trzymanie kciuków. Dobra, niecałe 2 minuty. I za chwilę rozpoczynamy. No tutaj cała publika teraz jest skupiona przede wszystkim pewnie na partii Janka i transmisjach. Połamanie pionów. O, przyda się. Dzięki serdeczne. Dobra. Mamy 1,5 minuty. Witam cię, Arecki. No nadaję, bo znalazłem w końcu czas. Niestety tydzień wcześniej nie mogłem. No ale dzisiaj na szczęście znalazł się wolniejszy wieczór. Teoretycznie wolniejszy, no. Powiem szczerze, bo jestem po pracy tak wykończony, bo moja praca to, myślę, że większość wie, no, uczę głównie szachów, głównie dzieci, więc wyczerpująca, dużo energii trzeba, żeby to jakoś wyglądało. Jeszcze sensownie, żeby to wszystko wyglądało. No ale spoko, no, działamy, jest dobrze. I lecimy, myślę, że z tematem, moi drodzy. 40 sekund do rozpoczęcia, zaraz zaczynamy. Okej, niecałe pół minuty. Mamy 584 osoby. Myślę, że w trakcie jeszcze trochę dojdzie osób. Zresztą nie wiem, czy można się dopisywać, jak jest bilet szwajcarski. Chyba nie można. 584 osoby aktualnie. Dzięki, dzięki, Krzesimir. Kilka sekund i lecimy. Powodzenia życzę wszystkim, miłej zabawy, dobrych analiz. No i mamy tutaj naszego mastera. Dobra, lecimy z D4. Koń F6, C4. G6, królewsko-indyjska. Tak, królewsko-indyjska. Dobra, przeciwnik gra dosyć szybko. O, to jest mój wariant. Lubię grać ten wariant. Zagrajmy tak. Dobra. Zagrajmy tak. Jeśli A4,
To biję? Biorę pionka? Chyba tak. Biorę pionkę, prawda? Mi się wydaje, że to jest czysty pion więcej. Ja wiem, że oddałem bardzo silnego gońca, ale no pion to pion, jak to mówią, nie? Może teraz zrobię w ogóle długą roszadę? Czy to będzie dobry pomysł? Wydaje mi się, że długa roszada. Zawsze to trochę inaczej. Jeżeli udałoby mi się wymienić jeszcze białopolowe gońce, to byłoby w ogóle świetnie. Tutaj co tu grozi, co tu grozi, co tu grozi. No dobra, jakiś grozi tutaj. Bicie. Zagrajmy król B1. Liczę na to, że tutaj trzaśnie, wtedy skoczek tu. Dobra, no to trzeba chyba F3 wzmocnić, te punkt F, punkt E4. Dobra, zagrał tak, wzmocnimy zatem. Wiadomo, trochę się tutaj goniec rozegra. Może wskoczyć na D4. Dzięki za follow-a, witam cię serdecznie. Jakoś trzeba to rozegrać mądrze, może H4, H5. Coś tutaj podrapać. Może H3, G4, nie no. Ten goniec nie ma za bardzo gry, ale muszę zaraz coś pomyśleć. Może wybitka, jakaś wieża E1 może wrzucę, żeby sprowokować go do F4 do zamknięcia pozycji. No, tu będzie... Wybił! Wow. No to cieszę się z tego tytułu. Zamknął pozycję. Zamknął pozycję. Czy on chce tutaj remis? Zagrał tak, jakby chciał ten remis. Zagram tak, żeby tu przytrzymać i może spróbować G3 zagrać. Dzięki, Dawidowski. Witam cię serdecznie. No i tak, G5 będzie trzymał. No on taką ma dosyć stabilną pozycję, ale mam pionka więcej, to jest na pewno dużo. Okej. Jak to się rozwiązać? Wrócimy. Ja spróbuję jakoś gońca przerzucić. Nie wiem, czy to jest dobry plan. Pewnie nie za bardzo, ale może goniec E2. No, stoję na razie w miejscu. Może tak. On tam będzie próbował te zagrać B5, to na pewno. Myślę, że jakiś król H2 można spróbować wrzucić. Okej, król H2 zagramy. Dobra, wrzucę mu taki ruch G4 mimo wszystko. On H5. Nie zagrał H5, to ja sam zagram H4. Okej, zagramy tutaj na pionka. To ma wolną linię i w ogóle chyba linię przejmuję w takim wypadku. Trochę słabo zagrał przeciwnik. Tak mi się wydaje. Mam tutaj jakieś opcje. Tak, lecimy. Aha, tutaj, no dobra. Hetmanem w takim razie tu się ładuje. Może być jeszcze groźniej. No dobry ruch, dobry ruch. Momencik, niech się zastanowię, może jakiś tutaj strzał. Ale myślę, że takie posunięcie trzeba zagrać. Gramy na czeskomie. No król F8, tak? Czy król na F6 zagrał? H grozi wieża na H8. Spryciarz. Tutaj wrzucimy. I skoczek wchodzi na D5. Jest dobry moment na oddanie tego pionka. Zawsze w takich pozycjach na pewno łatwiej się atakuje niż się broni. Ale dobra, mamy szacha. Wieża H6. Nie, no mata mam przecież na F5. Jest mat na F5, prawda? Jest. No dobra, mamy pierwsze zwycięstwo. Bardzo dobrze. Poszło w miarę gładko. Tak mi się wydaje. Zerknę tylko, czy dobrze. Wziąłem tego pionka. Wydaje mi się, że tak. Już analizuję tutaj. D4, koń F6. Tak, to jest wszystko myślę, że normalne. I teraz goniec E3 się gra. Zaraz zobaczymy. Lub hetman G6 mat. Możliwe. Tak. No, czy jest forma? Po pierwszej partii ciężko stwierdzić, ale no, zobaczymy. Bo to wiecie. Fajnie zawsze wygrać z jakimś silnym graczem. Wtedy się nabiera pewności siebie. Koń A6, hetman C2, goniec C3, dobra, poszło tak, D5 tu, skoczek, no A5 trzeba, A3 i teraz mnie ciekawi,
A4 nie ma takiego ruchu, zobaczcie. On zagrał A4. No to jest takie klasyczne zagranie, żeby nie było B4, żeby tu przytrzymać. Ale jest goniec C5, jednak szachuś coś tam myśli z czasem. Dobrze, poszło tak. No, pion to pion. B6 poszło, dobrze. No, hetman C2, jasne, ja tu chyba wróciłem skoczkiem na bardziej naturalną pozycję. No i dobra, kwestia, myślę, no po prostu porządnej techniki, tak? Ale jeszcze zerknę tutaj, czy hetman C2 dobry plan. Nie, krótko pokazuję, żeby robić. W sumie racja, bo jak jakiś to będzie F5, F4 w przyszłości i uda się wymienić tego gońca, krótko ukaże robić. No tak, a ja zrobiłem hetman C2, F5, przepraszam, najmocniej i zrobiłem długą. To chyba gorzej. Mimo wszystko chyba, chociaż nie, zobaczcie, ocena pozycji. No czysty pion więcej, tutaj po prostu czułem się mocno, mi się wydaje, z tym pionkiem więcej, także jest dobrze. Dobra, zerknijmy sobie w takim razie na jakichś tutaj naszych... O, Hikaru jeszcze chyba gra, Hikaru gra. Hikaru jeszcze ciśnie, zobaczcie. No, zobaczcie, jaka przewaga czasowa niesamowita. Pion więcej go nie, no, wygra na pewno jeszcze go nie tutaj na pionkówka. No tak, pionkówkę przeliczył. Jak on tutaj chce to wygrywać? F5, H5, G4. No H5, prawda? A, tu mamy podgląd w ogóle oceny. No jedno wychodzi, tak, on tam jakieś liczył. Dobra, to od razu zamkniemy w takim razie, żeby nam nie podpowiadało. No tak, tutaj Nakamura wygrywa łatwo. Ok. Udało nam się skończyć przed Nakamurą. Pierwszy raz chyba. Sergiej Kariakin. Co grać, jak przeciwnik gra niedokładnie w debiucie, a teoria w zasadzie nie działa, bo albo dostanę mata, albo stracę jakąś figurę. Witam cię, farmerzysta. Dzięki serdeczne. Jak grać, jak przeciwnik gra niedokładnie w debiucie? Dobre pytanie. No tutaj się pewnie kłania doświadczenie i zrozumienie szachów przede wszystkim. Czego uczymy się przez długi okres naszego życia, prawdopodobnie szachowego, tak? Cóż, no nie wiem, czy ta odpowiedź satysfakcjonuje. No nie wiem w zasadzie, co mam powiedzieć. No, co dokładnie jeszcze? No bo piszesz, że albo dostajesz mata, albo stracisz jakąś figurę. No to... No nie wiem, jak ci tutaj pomóc. Powiem tak. Grać, jeszcze raz robić taktykę, no i będzie dobrze. Wiem, że to łatwo brzmi, to się łatwo też mówi, ale jak przeciwnik nie gra ci typowej teorii, no to tutaj, no niestety, wychodzi znajomość zrozumienia szachów, tak ogólnie mówiąc. Jak rozumiesz szachy, to poradzisz sobie właśnie, szczególnie sobie wtedy poradzisz, gdy nie znasz debiutu. No a żeby rozumieć szachy, no to już się też wiele razy powtarzałem, analiza partii klasycznych przede wszystkim, analiza partii swoich, ciągła analiza, tak, no to pewnie trwa z jakieś tam ileś lat, kwestia ile ma się teraz lat, ile się poświęca na szachy czasu, czy ma się zapał, czy się chce, czy masz talent, czy nie masz talentu, jak nie masz, to też pracą można dojść do wielu bardzo fajnych rzeczy i wysokiego poziomu, na pewno, to bez dwóch zdań. No może teraz odpowiedziałem na to pytanie. W sensie bardzo często atakują dwoma figurami i pionami i atakują na szybko, a ja się desperacko bronię. No to widzisz, to wszystko zależy od pozycji. Na pewno wszystko zależy od pozycji. To nie jest takie, tak prosto odpowiedzieć. To nie jest tak, jak z bólem głowy bierzesz tabletkę i ci przechodzi, tak? No tutaj nie ma takiej recepty prostej. Dobra, mamy... Mistrza międzynarodowego, jaki wysoki ranking. Nieźle, Holandia. Nie znam. Ale myślę, że jakiś młody zawodnik, skoro z takim rankingiem. Dobra, D4 mamy. Koniec 6 gramy. No to teraz ja gram królewską indyjską. Okej, E4.
Mamy klasycznie. Ja gram teraz ten koń A6. E5. Dobra. Goniec G5 będzie oczywiście. Tak, hetman E8. Tak sobie zagrywałem wcześniej. Zagrajmy tak. Cóż to za pozycja? Tu H6 chyba trzeba wrzucić. Szybciej. Hetman D2 jakiś? Nie. H6 wrzućmy. Aha, bije mi na F6, tu bije i muszę hetmanem? Nie, to wszystko raczej w porządku jest. Dobra. Wybić to, czy nie wybić? Przepchajmy to. Przepchajmy, żeby nie miał opcji tu przeciwnik. No plan taki, jakiś skoczek na H5, skoczek na F4, do F5 trzeba dążyć. No tutaj trzeba zagrać tak. Figurę wyprowadzić myślę, że trzeba. Dobra, hetman E7, ustawiamy B4 będzie, to trzeba B6. Skoczek nie może się ruszyć, bo E4 wisi. Hetman C2, dlatego też i zagrał, widzicie. No to musimy jakoś tak próbować. Tu się wbijać. Ewentualnie tak. Teraz mogę zagrać F5. Podoba mi się ta pozycja, słuchajcie. Przytrzymałem go trochę na skrzydle. Tutaj zaczyna się jakiś atak tworzyć powoli. No, dokładnie, tylko trzeba grać. Dokładnie. Wybił. No pionkiem, pionkiem. G4? G4 to. Aha, tu mi poleci. Na tego pionka odzyskam prędzej czy później. Tak mi się wydaje. G4, dobre, bo tu jest związanie. Okej, okay, no muszę tak, on wybije. Straciłem pionka po prostu. Jeszcze lepiej zagrał. Tutaj. Ciekawe, ciekawe. A tu? Jest taktyka, przecież tu bije, prawda? To wyszło dobrze, w takim razie pionka więcej mam. Wyszło bardzo dobrze. Pytanie, jak dalej grać? On mi zbije na przykład na F5. Tutaj wybijemy. On goniec D3. On G4. No szacha można dać. I jak on król F1, to chyba tu jest takie posunięcie hetman C4. A nie, zaraz, bo on mi bije tu, ja tu, on mi skoczka rąbnie. Zawsze chyba warto zejść w takim razie. Zejdźmy tutaj z tej. Wybił wieżą. Hetmanem, tak. On chce wymieniać hetmany. To jest proste dla niego. Zagrajmy tak. Przytrzymamy to i tu szybko wieżą chce zagrać. No dobra, tu nic nie tracę jeszcze. Jak skoczek G3, mam szacha na H3. Na szczęście. Czy jakiś taki ruch? Aha, tu mi teraz wymienia, wymusza mi wymianę. Niestety, wymusza mi tą wymianę. No muszę to zrobić. Jakoś uciekać. Jest pion więcej, ale już tak troszeczkę jakby się przeciwnik zaczyna rozgrywać. Muszę tutaj trzymać. Tu mi wjeżdża. No właśnie. Robi się nieprzyjemnie. Tak, muszę. Skoczy G5. Aha. Dobra. Tutaj bronić trzeba. Wybił. I teraz kwestia, czym wybić. Pionkiem, pionkiem, pionkiem. Skoczkiem trzeba wybić. Dobra, ten wybijamy. Jeszcze jest jakiś rubieża B8, chyba jest jeszcze. A tutaj wszystko się chyba broni. Dobra, no skoczek G5 jest, król G6. Okej. Myślę, że tak. Spróbować wymienić te wieże. Tak.
Dobra, tu jest pion więcej? Dobrze mówię. Jeżeli wieża odejdzie z B, to ja linię B zajmuję. Tutaj zagrał. Do przodu ruszmy. Gońca trzeba uruchomić. Dobra. A tutaj, tak. No właśnie, jakoś trzeba tutaj pograć. O tak, zajmiemy sobie tutaj. Tutaj trzeba pilnować. No właśnie, chodzi o to, że rozegrajmy aktywnie gońcem. Króla trochę podciągnę. Okej, wszystko rozumiem, panie kolego. Czasu mało się robi, prawda? No tak mnie to jakoś tak trzyma. Gościu, trzyma. No jakoś tak może, no bronić. No ale ciekawe, czy jakby wrzucił remis, czy by się zgodził. Wrzucę mu ten remis. No tak ciężko powiedzieć, jak progresować. Chłopak nie chce remisu. Do góry. Jak się uda tam i tam. Tutaj to mi tu zagra. Do szacha. Dobra, muszę oddać, niestety. Odciął mi króla przede wszystkim. Już teraz nie. Czasówka przede wszystkim, czasówka. A, będzie mnie tu szachował. Bardzo nieprzyjemnie. Wracam, bronię się. Ojej, podstawiłem pionka. No tak, w trąbę jest niestety. Muszę królem tu się trzymać. No trochę przesadziłem. On chyba też. Chociaż. Tak. Przegrana wieżówka. Szkoda. No brakuje mi trochę doświadczenia. Jednak. A, tu się spycha. Dobra. Ma mnie, gościu, ma mnie. Dobra, tu nie ma co chyba. Może jeszcze pogram. Nie, no to jest worek. Dobra. Szkoda, bo gościa miałem.
Zaraz do was wracam, za sekundkę. Dajcie mi momencik. Szkoda, kurczę, miałem cię, gościu, no. Za mało czasu. W klasyku bym cię, myślę, że ograł w tej pozycji. Zaraz do was wracam, sekundkę. Już jestem. Jest partia. Ja cię gwiżdżę. Jest 15 sekund. Zdążyłem. WFM. Czyli piękna pani. Zapewne. Dobra, mamy gambit hetmański typowy. O, słowiańska. Zagrajmy tak. Zagrajmy jak Magnus Carlsen w partii z Jankiem. Zobaczymy, do którego momentu uda się powtórzyć pozycję, o ile przeciwniczka tutaj będzie grała B6. Ale pewnie tak nie zagra, jakiś tutaj się goniec pojawi, tak, to trzeba goniec D2. Dobra. Może tak. Standardowo, skoczka trochę opóźniłem w rozwoju, ale właśnie. To był błąd, Krzysztof. No trudno, nie stoi to zbyt dobrze. Muszę tak gońca oddać, raczej, żeby... No właśnie, skoczek F3 wcześniej. Należało zrobić. Cześć, Tomek Krótkowski. Nie, Arecki, spokojnie. Żadne deprymacje tutaj, wszystko jest dobrze. Szkoda mi tej partii, drugiej rundzie, bo gość był do wyjęcia oczywiście. No ale ja już niestety wolę grać jednak szachy klasyczne, szachy szybkie niż blice, no bo w blicu mi to gdzieś tam umyka. Jednak chyba się już tak powoli przestawiam na te szachy klasyczne. No wolę grać klasyczne w tym momencie. A to z wiekiem zawsze tak przychodzi. Prawdopodobnie. No trochę się tu niby dzieje, trochę mnie tutaj dziewczyna miesza. No tak, powiedzmy tak, zagramy. Król w ogóle nie jest bezpieczny. No ale może coś tutaj się uda ugrać. Czarne mają nienaganną strukturę pionków. No zatem król, czekajcie. Tutaj wymiana. Moment. Dobra, wymieniam z szachem. Tutaj wisi wieża, muszę zrobić roszadę. E4 wtedy. Aha, jak wieża D8 tutaj, to hetman D4. Kurczę. No muszę tak, mimo wszystko tu wisi na szczęście goniec. To jak goniec H3, to mam wieża F2. Chyba nie przegrywam, co? Czy to na pewno jest worek? Tak mi się wydaje. O, rety. O nie, zaraz, goniec na F3, to nie mogę wieża F2 przecież tutaj. Wisi wieża, muszę grać tak.
Ojej, tu pionek leci jeszcze. No to nie było wyjścia, no. Nie było wyjścia, niestety. Dobra, ona liczy na to, że ja królem pójdę tutaj i zbije mi na D3. Muszę tak zagrać. Chętnie przyjmę remis z panią. Chętnie przyjmę remis. Cześć, Stefczyku. Nie no, mam mnie kobiecina. No nie było streama dawno, nie było, nie miałem czasu po prostu. Inne obowiązki. Ale już jest, wracamy powoli. No, ma 30 sekund, co ona tutaj kombinuje? No tak, może mi zagrać, jak królem tu. Kolejny szach może nastąpić, no muszę tak. Hetman G5, tutaj zagram. No i co wtedy? No tak. I co dalej? Tu uciekam. No chyba tak, ale jakieś H4, H5. Aha, tu jeszcze. Kurczę. Tak. Tu mi atakuje, nie? Sprytnie. Chyba najwyższa pora hetman E3 tutaj oddać. Tak, trzeba tak grać, oddać pionka. Nie ma wyboru. Silnie gra przeciwniczka tu. Nie wiem, możliwe, że przegrywam tą partię szybko. Tutaj szach, tak. Tak. Hetman idzie w drugą stronę. Tak. Pion mniej, ale się trochę wybroniłem. Ona ma mało sekund. Okej, okay, tak. Powiedzmy tu. A, jakiś hetman D4. Nie zagrała. Może tak, nie wiem. Hetman D4 zawsze ma. Ucieknę od tych szachów. Wszelkich przebrzydłych. Czy coś tu mogę zamieszać? Nie wiem. Tak, spróbujemy. Tak, spróbujemy. Jak coś tutaj może... Nie mam pojęcia, co grać, słuchajcie. No nie wiem, coś tak w tym stylu. Tu maty grożą. Słusznie, tak trzeba. Taki ruch od czapy. Nie wiem, nie biorę piona, po prostu szachuję gdzieś tam tego króla. Bije na F4, muszę tego. Jakaś walka o remis. Szach, tego wezmę. Lepszą ma oczywiście. Sprytnie, sprytnie. O, tutaj szach. No to teraz cię już chyba oszukałem, druga pani.
No dużo szachów mogę oczywiście zrobić, tak. O, udało się oszukać. No, oczywiście niezasłużenie, ale o, partie internetowe, co zrobić? Miała mnie na widelcu dziewczyna, oczywiście, nie? No, ale jest punkcik niezasłużony, ale jest. Gratulacje za 1600 w blicu i 1800 w rapidzie. No i świetnie, trzeba mieć swoje cele. Bardzo dobrze. No i fatalnie pograłem. A to chodzi o debiut. Tutaj skoczka nie wyprowadziłem przede wszystkim, moi drodzy, w debiucie. Zobaczcie, już pokazuję. Tak, sobie pograłem. I tutaj gońcem jeszcze. I teraz skoczkiem na F3 trzeba po prostu grać. Nie można się wygłupiać specjalnie. No, Carlsenem nie jesteśmy. Jak się ma ranking Liczes do rankingu FIDE? Myślę, że naliczę się tak około mniej więcej 300 punktów trzeba sobie odjąć do swojego rankingu na żywo. Tak mi się wydaje. Mniej więcej 300-400 oczek. W zależności. Ale to jakie to ma znaczenie, no. No tak mniej więcej to wygląda, powiedzmy. No, tak jak Nakamura tutaj, słuchajcie, ma 3200, a w Blicu ma przecież 2900 około. I M. Mistrz międzynarodowy. Indie. No tak. Ojejku, D3 mi się osunęło. Miało być D4. No i co teraz? Muszę grać jakiś domek. Hindusi lubią grać domki białymi w ten sposób. No, zaskoczyłem go już. No D3 mi się osunęło, kurczę blade. No dobra. Trzeba grać swoje. Królewsko indyjsko odwróconym kolorem. Proste szachy trzeba grać. Dobra. No i teraz, co dalej, panie zielonka? No jedziemy skoczek C3, normalnie trzeba grać chyba. Prowadzać góry, jakieś H3 może. Jak to wygląda? No H3 zagramy. On pewnie H6. No tak Hindusi grają bezpiecznie. Znaczy niektórzy oczywiście. A takie mam wrażenie, że bardzo, bardzo debiutowo. Dobra, idzie na mnie. Okej, jak on na mnie idzie, to ja do centrum. Jak on tutaj, to ja C4. Jeszcze nie. Okej. Skoczek H4, może. To jakiś F5, to chyba zbijemy. Skoczek wjechał. Tu zagrajmy. Z opcją wymiany, ale to może nie w tym momencie. Oczywiście C6 może zagrać mocno. No trzeba wrócić grzecznie. Dobra, rozbijemy to. Otworzymy gońca. Skoczek, skoczek. Okej, okay, zagramy G4. O ile zbije, jak zbije goniec, to G4 wrzucę. No i chyba D4. Nie mogę D4. Nie mogę D4 zagrać. Rzec C1. Może to nie najlepszy ruch. Nie widzę nic innego. No blitz to blitz. Chodzi o to, żeby zaraz B3 zagrać, trzymać skoczkę i D4 wrzucić. Tak to teraz widzę. H5 to tu. Dobra, będzie chciał mnie tutaj zjeść z tej strony. Dobra, gramy tak. Jeżeli tutaj, to tutaj. Jeżeli tak, to bicie. To wieża się otwiera. Skoczek C5 jakiś wchodzi. Tutaj też możemy skoczkiem wrócić do pomocy. Okej. Okay. Trzeba uderzyć w centrum. Trzeba, trzeba. Nie ma wyboru. Bije, bije. On do końca bije. Hetman bije. Tutaj. Powiedzmy tak, do obrony. Hetman się zapultał tutaj trochę. Jakiś taki ruch teraz. Ła! Tak czułem, że coś tutaj takiego podstawię. Tak czułem.
Zaraz bije, skoczek, wieża. Chyba nic nie ma. Albo ja czegoś nie widzę. Bije. Coś tu jest? A, hetman. O Boże. Szachuś, ale żeś schrzanił. Schrzaniłeś, szachuś. A, tutaj jest bicie na F2 teraz. O red. Nawet wierzą. No dobra, załatwił mnie bez mydła. Niestety, Hindus znalazł dobre rozwiązania. Kurczę, pograłem jak frajer. Dobra, te D3 po prostu no, zagrałem i tak jakoś mnie to z rytmu wybiło, ale zerknijmy. Zerknijmy. No nie lubię tak wygrywać, przegrywać, wygrywać, przegrywać. Albo moczysz cały czas, albo idziecie dobrze. Tak najlepiej. A D3. Szachuj, wspaniałe posunięcie w pierwszym ruchu. Dobra, ale pomijam fakt tutaj, jak to wygląda. Skoczek H3. Tam coś pomyślał jednak. Skoczek D5. H6, C4. Tu wydaje mi się, że dobrze jest normalnie. Skoczek. Powrót tutaj. O, tutaj muszę się zastanowić. EF, skoczek F. Poszło. Poszło. Goniec, goniec. G4 może było za szybkie. Na to wygląda. D4 trzeba było grać. Tu, no tak, normalna pozycja. Kurczę, blade. Hikaru gdzieś mówił, że do rankingu 2500 debiut nie jest ważny, ale 2500 na żywo w FIDE? Może? Nie, no nie wiem, ale czy na czeskomie. Nawet gdzieś filmik jest, jak gra jakieś śmieszne debiuty z takimi ludźmi na Lichess i wszystko wygrywa. Aha, rozumiem, na Lichess ranking. Okej, okay. No bardzo możliwe. Goniec F5, G4, D4 trzeba było, nie odsłaniać króla jednak. Tutaj hetman się jednak dobrze usadowił. Hetman B3, wieża C1 może bez sensu. Chociaż też pokazuje, druga linia. Pierwsza linia już teraz. Tak, tak. Koniec 4 tutaj. Goniec bije A7, patrz, nawet nie zwróciłem na to uwagi. D4 za mocno. Szachusiu, zagrałeś. Tutaj skoczek, wybić trzeba było. Teraz to człowiek jest mądry, tak? Po tym wszystkim. No ale wydawało mi się, że tu będzie dobra akcja. Tutaj. Aha, dobra, no to tutaj teraz już jest akcja dla niego. Minus 5, wow, goniec G4. No klasyczne poświęcenie. Zawsze jak atakujemy, to się takie ruchy widzi. Jak się bronimy, no to się z reguły nie zauważa. To była czwarta runda, więc mamy teraz chyba jeszcze chwilę przerwy mimo wszystko. No ale pograłem fatalnie. No nic. Trzeba walczyć dalej. Tu jeszcze panowie grają? Co ja w ogóle robię? A, 1-0. Już nie grają. Okej. Okay. No to cierpliwie czekamy. Jak macie jakieś pytania, możemy pogadać, moi drodzy. Chwilę. Tak, Hikaru to nie jest człowiek. Jasne. Jest antyczłowiek. Mega człowiek. Nie antyczłowiek, mega człowiek. No gra chłopak. Jak tam nasz Jan Krzysztof Duda? A tutaj otworzę po prostu w innej przeglądarce, wybaczcie. Zerknijmy, jak Jankowi idzie i innym zawodnikom. A, jest Armagedon, czyli remis, dobra. Remis zrobili panowie. No to Janek z remisu jest zadowolony na pewno. Karsentari. Karsen to będzie cisnął chyba tą pozycję. I Karuana Alireza. Wygląda na remis. Grają, grają. Może przestawię tutaj, czy widać w ogóle w przeglądarce. Chyba nie widać. Łukasz Szachmat, no daję. Witam cię, Zibi. Lekcje, tak. Tylko tam na ekorepetycje pewnie patrzysz. To tam jest nieaktualne, bo dawno dawałem to ogłoszenie i już nawet nie wiem, co tam się dzieje.
Ale to nie zmienia faktu, że w tym momencie już chyba nie przyjmuję uczniów. Chyba, że takie jednorazowe spotkanie czy coś, czy kilka spotkań w ciągu roku czy pół roku, bo tak regularnie już po prostu nie mam kompletnie czasu. Muszę kiedyś pożyć, a jeszcze chciałem sobie tam parę rzeczy takich swoich ogarnąć, więc w tym momencie już tak nie za bardzo przyjmuję uczniów, także no ale mówię, tak jednorazowo czy coś, jak będzie jakiś czas wolniejszy, jakiś weekend, czy jakiś dzień, czy jakieś święto, czy w ogóle jakiś wieczór wolny może, to wtedy byśmy mogli wrócić do tematu, jak ktoś jest zainteresowany oczywiście. Tutaj patrzę, partię Janka, wy jej nie widzicie, bo nie widać w ogóle w przeglądarce, nie wiem czemu. Ale to wygląda ciężko. 2, 4, 5, 2, w pionach porówno. Janek ma skoczka, przeciwnik ma gońca. Zdwojone piony. Nie wiem. Ciężko ocenić. No ale my tu gramy Titled Tuesday. Moi drodzy, Janek musi walczyć. My również musimy walczyć. Tu jeszcze ktoś rozgrywa, czy jeszcze przerwa będzie po tej partii, a tu jakiś polski zawodnik. Nie wiem kto. On goniec był do wzięcia. Tak się łatwo zawsze patrzy, jak ktoś gra, prawda? Dobra, remisik jest. Ok. No nie, na te moje partie to nawet nie chcę patrzeć. No tak to zwykle bywa. No D3. No D3 i już tracę grę. No nie chciałem grać D3. Liam Wrolik? Nie kumam. Wiesz co, nie kojarzę. Nie kojarzę, czy grał ze mną. Sorry, no nie kojarzę. No tutaj widzę, czy jest jakiś Polak z kompletem punktów. Nie widzę Polaka z kompletem. No wy tutaj śledzicie moich przeciwników bardziej, to pewnie łatwiej. No tutaj pozycja u Janka się wyrównała. Aha, bo Janek w ogóle przy remisie ma te punkty, tak, w dogrywce. W sensie półtora punkta zdobywa, więc remis w dogrywce z Ronianem będzie dobry. A wygląda na to, że remis jest tutaj bardzo prawdopodobny, tak. Pewnie przyglądacie się tej partii, mam nadzieję. Tutaj jest kilka minut przerwy, więc jeszcze możemy sobie tutaj dopatrzeć na pewno Janka. Janek ma 17 sekund, a Ronian ma 2 minuty, jak dobrze patrzę na chessbombie. No, król E3, tak, to wygląda na to, wygląda to na remis. No, ale Duda umie grać takie partie. A jak on ma proste ruchy, to nawet jak ma te 10 sekund na zegarze, to potrafi to szybko grać. Owszem, to ma na pewno znaczenie, no, wielu z nas by się pewnie pogubiło. Ja na pewno bym się pogubił, ale Janek ma dobre doświadczenie. O, Kildę Piotr ma 4 na 4. Nieźle. No i tam zasuwają chłopaki, widzę. Skoczek na F6 stoi u Janka. Sorry, że tak nie pokazuje pozycji. Tutaj mi coś, przeglądarka nie działa, ale jak widzicie to tam. Skoczek F6 tu nie puszcza króla, król chodzi na sobie na C6, na D6, no a Ronian musi wygrać pozycję, żeby mieć te punkty, ale wydaje mi się, że nie da rady. Wydaje mi się, że nie da rady. Więc remis jest bardzo blisko. No taka twierdza faktycznie może być. Oczywiście tam jak się uda C5 zagrać białym, zrobić wolniaka, no to tam będzie skoczek zmuszony się poruszyć w którymś momencie, ale mimo wszystko te zdwojone pionki. Jeden pionek na białym polu, tam myślę, że nie za wiele daje.
Znaczy nawet przeszkadza w ten sposób, chciałem powiedzieć. Goniec F3, no wiadomo, tam świrują jeszcze te posunięcia. Skoczek się poruszył, ale to... Skoczek się poruszył na D7 teraz. Król E4, król E6, znowu skoczek F6, no tak. 52 posunięcie za chwilę. No i po król D6, co tam się dzieje? Janek ma 3 sekundy, nie wiem, czy to jest aktualne teraz na czyzbombie. No gra na sekundę, gra, oby nie przegrał. Tłuczą się tam chłopaki, tłuczą się cały czas. My tu czekamy na rundę piątą w Title Tuesday. Cierpliwie i z niecierpliwością jednocześnie. Okej. Zobaczcie, tutaj Janek walczy dalej. Patrzę, to się pionki powymieniały. Nie, no nie powinien tego przegrać, nawet na sekundach, mimo wszystko. Wczoraj na kanale PZ Szach padło dobre pytanie. Ile jest debiutów szachowych? O! Dobre pytanie. Znaczy, pewnie debiutów by się... Pewnie... Dałoby się policzyć mniej więcej, ile jest debiutów, ale jeśli chodzi o ile jest wariantów we wszystkich debiutach, no to już się robi problem. Tutaj słuchajcie, Janek ma wygraną pozycję. No tam Aronian coś zaryzykował. Nazwanych jest około 1300 debiutów. Ojej, to czeka mnie 1300 filmów na YouTube. Nie no, żartuję oczywiście. 1300 debiutów nazwanych. No, powiem szczerze, wielka liczba. Nie sądziłem, że tak dużo. Możliwe. No, nie wiem też, ile w tym prawdy. Nie mam pojęcia, ale wariantów na pewno jest więcej niż 1300. Wariantów to bym strzelał, że no nie wiem, no 10 tysięcy wariantów we wszystkich debiutach? Myślę, że na pewno. To tak lekką ręką. Dobra, moi drodzy, mamy arcymistrzynię. Z Ubekistanu. Janek tą pozycję chyba wygrywa. Dajcie znać, ja tam zamykam przeglądarkę. Pewnie Janek wygrał. Wygra za chwilę, bo już wygrał. D4. To koniec 6. Janek wygrał. Tak. No to brawo dla Janka. Fajnie się podbuduje. To gramy D5 jak skoczek C3. Gramy proste szachy. Goniec tam F5. Tu będzie cisnęła przeciwniczka. C6 wrzućmy. No grają tam jakoś tak. Próbują. Trzeba tak chyba. Zagrajmy sobie tutaj z planem E6 i skoczka tu przestawić trzeba. Tak, jeszcze wrzucimy. Może tu jakieś domki się pojawią. Wybić należy chyba. Tak. Tak, wzmocnić. Skoczek wzmacnia goniec. A taka też twierdza tutaj się pojawiła chyba. A6, bo jak zbiję tu, to zbijam tu, żeby skoczek mi nie wjechał. Tak, wygrał. Bardzo dobrze. Tak, skoczek na F4 będzie tutaj się święcił. No, zapraszam panią oczywiście. Sprytnie, trzeba przyznać. Kto to tu, żeby skoczek bronił na D5. No, roszadę trzeba zrobić. Bierze E8 bronić tutaj. Gdzieś skoczek chce. Co?
No przyjmuję ofiarę, to ja nie mam wyjścia, jak nie przyjąć ofiary. Tak, wracam, żeby tu szybciutko też skoczek był atakowany. Przede wszystkim. No nieźle, ale to tak, bronię tutaj na G6. O, trochę się chyba poprawiło. Ale odważnie zagrała. No trzeba przyznać, no trzeba tak grać. Tu koń F5. Aha, tutaj też podstawiam. No ale muszę jakoś w ten sposób grać. Nie można mieć wszystkiego. Tutaj będzie szach, tutaj chyba nic. Wieża D8. Trzeba grać wszystkimi figurami. Będę groził jakimś takim strzałem albo strzałem tu na D4. Pionków mam mało, mam 4 na 2, 4, 6, 7, 3 mniej, ale. Ale myślę, że tu będzie dobrze. Jeszcze koń F4 jakiś jest. Wtedy wieża D4, hetman B3, hetman na tutaj. Myślę, że taki ruch zagram, zawsze tu będę trzymał. A mogłem tutaj palnąć już przecież. Coś grozi. Zagram tak, żeby się obronić. A tu mogłem jeszcze palnąć ważnego pionka. Już nie wiem, czy ten nie jest ważniejszy. A, i się obroniła. Kurczę, felek. No dobra, szukamy jakiejś opcji, słuchajcie. Tak, gramy. Żeby podważyć. B3 pewnie jakiś będzie. Ale mam pomysł. Wtedy gram szacha. Wezmę tu. Ona zbije tu, ja wrócę hetmanem na D6. A, poszło inaczej. Tu się trzyma, tu się trzyma. Muszę zbić. Tak, zagrajmy. Grozi taki ruch, ale skoczek E6 jest. Tutaj? Oczywiście tutaj. No można. Chyba można i chyba trzeba. Bo już król jest odkryty. I szachy grożą. Tutaj trzeba uważać na szach na F8. No, chyba tu jest dobrze, tak mi się wydaje. To tak chyba wygrywam, co? Bierze C7, co? Hetman nie może, to tutaj. Tu jeszcze. Ale F4 chyba wygrywał. Myślę, że tak praktycznie najprościej. No, zwycięstwo z arcymistrzynią, no jakby nie było, moi drodzy. Także to nie w kij dmuchał. Oczywiście, nie, no chyba tam całkiem normalnie było. Tak mi się wydaje. Szybko zerknijmy. No, szalone otwarcie. G5, tak, koń G8. Podobało mi się koń G8. Widać białe lepsze. E3 to za spokojne chyba. Skoczek, tak. Tu chyba niczego nie podstawiłem. Tak. Więc G7, A6. Wszystko chyba pod kontrolą, jak widać. Strategicznie to chyba stoi dobrze. Bicie, tak. Koń B6, a widzicie, minus 1 nawet jest. Już roszada. A, koń E6 jednak ładnie zagrała, ale to no, trzeba przyznać. Tylko tu potem źle pograła skoczek D7, trzeba było bić na E7. No, trzeba było bić tutaj, tak, bić tutaj i wieża G6 na przykład, bo hetmanem. No, a tutaj to mi pozwoliło na koń F8 i tu się ładnie broni wszystko. Hetman F7. Trzeba takie ruchy znać. Co?
Nie, C4, tak. No dobra, tutaj już, tu już jest w miarę łatwo, wbrew pozorom. W miarę łatwo. Okej. Mamy 3 punkty na 5. Dobrze mówię? 3 na 5, tak, 3 na 5. Także nie jest źle. No dobrze, fajnie, że Janek wygrał Armagedon, trochę się podbudował na pewno. Remis z czarnymi z Aronianem to jest oczywiście bardzo dobry wynik. Z reguły tam zawodnicy. Co jest? A nie, to partia była. Z reguły tam zawodnicy, tacy 2750, no koło tego rankingu, no to wiecie. Oni białymi chcą wygrywać, czarnymi chcą remisować, więc myślę, że całkiem dobrze dla Janka przy remisie, a Armagedon wygrany, więc podbudował się chłopak na pewno, no zdobył 1,5 punkta, tak? Więc świetnie, no świetnie, świetnie. Witam cię, Kruci. Jak mi idzie? Mam 3 punkty na 5 możliwych. Kill the Piotr chyba jeszcze gra. Zerknijmy, czy jest Kill the Piotr tutaj na horyzoncie. Nie widzę. Nie widzę, ale zerknijmy w takim razie, kim on grał i czy wygrał 5. z rzędu. No, przegrał niestety, przegrał z arcymistrzem jakimś, ale tutaj zwyciężył jakiegoś arcymistrza. Tu również zwyciężył arcymistrza. No tak, ładnie, ładnie. Dwóch arcymistrzów już ograł. Fajnie. Silny zawodnik, Piotr Piesik. Mistrz międzynarodowy i z dwoma normami na arcymistrza w ogóle. Gdzie byłem zaskoczony w ogóle tym wynikiem. Bardzo pozytywnie. Fajnie, fajnie, że Polacy grają dobrze w szachy. Słuchajcie. No tu zawodowcy mają po 5 z 5, to trzeba robić 5 z 5, nawet 7 z 7 nie gwarantuje awansu, 8 z 8 nawet nie gwarantuje, moi drodzy, tu chyba trzeba 8,5, żeby być w pierwszej ósemce, minimum, z dobrym buchholcem. Dobra, patrzymy tutaj jak partie, kto najwyżej gra, mamy tu jeszcze jakąś partię, o, jaka ciekawa końcówka. Oj, szalenie, szalenie ciężka. Wystarczy, że wieżą zbijemy tego pionka, ale tego też musimy stracić. Wtedy będzie łatwiej. No tak. No i remis, dokładnie. No to było chyba ciężko. Fajna końcówka. Bardzo niestandardowa. Oka. Dobra, słuchajcie, czekamy cierpliwie na rundę numer 6. Piszesz subskrybencie, że idziesz na pierwsze zajęcia szkółki szachowej w piątek. No świetnie, a gdzie się wybierasz? Chyba nie w Olsztynie. W Olsztynie? Czy w innym mieście? Przeciwko systemowi zamisza, skoczek C6 jak Gufeld, czy C5 jak Kasparow. Bydgoszcz. Bydgoszczy też piątki mam. Rozpoczynamy jakieś spotkania szachowe, mam nadzieję. Tak, w systemie Zanisza skoczek C6 Gufeld grywał. Oczywiście, że tak. Kasparow grał C5. To się zgadza. Króci, kojarzysz trochę szachy. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, proszę Państwa, poproszę arcymistrza, bo mam ochotę po prostu tutaj na jakąś dobrą partyjkę. Nie mam arcymistrza międzynarodowego, ale silny widać, 2900. No dobra, jedziemy, no. Tam ranking jest nieistotny. D4. No jedziemy swoje. Zapraszam, z G3 będziemy grać, okej. Okay. No to mamy koń C6, gramy tak. Ok, H6 trzeba. Koniec C3 jakieś. I co z gońcem zrobisz, mój drogi przyjacielu? Gdzie nim poruszysz? Pytam się, gdzie? Wybił! Wow, no to świetnie. No to jestem zadowolony, jak wybił. Tu myślę, że wrócimy grzecznie.
Okej. Jedziemy. Zmieniam koncepcję gry, nie gram wieża B8. Jak wybił mi gońcem skoczka, to na pewno stoi dobrze. No jedziemy, to nie ma wyjścia, trzeba tak cisnąć. Tutaj zagrałeś, mój drogi przyjacielu. Dobra, będziesz chciał grać tutaj. Okej, jedziemy tak. Musimy cisnąć. Wybije to wieżą. Potem tak, skoczek G6. Musimy jechać G5. Sprytnie, sprytnie, chcemy wymienić gońce. Tak, zagrajmy hetman D7, nie? Jest opcja na G4. Hetman C8 może było lepsze. A nie, dobrze, bo tutaj goniec G2, to ja tam mogę. C5 zagrał? Zagrał. Tak. Się wbijamy skoczkiem. Tu jakąś trzeba taktykę znaleźć, słuchajcie. Może wybić tu i rąbnąć tego gońca w ogóle. Wydaje mi się, że tak trzeba będzie chyba pograć. Tu chcę wjeżdżać. Słuszna. Jak wjedzie, to tak wjedziemy hetmanem. Tu aż się prosi o jakieś poświęcenie, słuchajcie. Mogłem się zastanowić, czy poświęcenie nie wchodziło. Zbiję najpierw. I czy zagrać tak? Zbić wieża tutaj, hetman. Za mało mam armii chyba. Zagrajmy tak, skoczek E3 prawdopodobnie. Dobra. Tu zwiążemy skoczka. A, tu mi się wplątał. To jest gorzej trochę strategicznie, chociaż jeszcze walczymy. Postraszmy. Postraszmy tu pionka i postraszmy wieżę C. A, wieżę C8 nie mogę. Piona mi oddaje. Muszę przyjąć tą ofiarę. Tu bierze F2. Zdwoić trzeba. To jakieś grożą opcje. Chyba niczego nie podstawię. Wiążemy. Tylko co dalej? Tu jakieś. Trzeba zagrać rzeczy. Albo tutaj coś pokombinować. W ogóle może pionka przepchać. Może coś to pionkami pograć. Wieża się poruszyła. Jak tu z hetmanem zagrać? Tak, zagrajmy. Czasu coraz mniej. Skoczek mi się jeszcze władował. Nieprzyjemnie tu zagrajmy, żeby tu związać. A teraz skoczek F4 może. Muszę tak z powrotem. Pionkiem pozasuwać do przodu. No coś tu musi szukać. Może goniec F8.
Co tu grać, moi drodzy? Co tu grać? No tak, tutaj trzeba po prostu pionka chce trzymać. Nie, minę pionem. Nie widzę w ogóle koncepcji gry. Tak, jakoś coś tutaj w tym stylu. Idę pionem do góry. Dobra, tak. Tu trzymam pionka. Będę przesuwał powoli. No niech tam coś kombinuje. On tu też stoi trochę w miejscu niby. Ale tu może szach. Tak. Tu będzie wisiał. No właśnie. A tu? Nie mogę tak? Nie wiem, nic nie widzę. Dlaczego tak nie mogę królem po prostu? I szach. A tutaj, kurczę blade. No nie, no. Szkoda. Szkoda, kurczę. Zabrakło mi trochę odwagi, żeby te koń F4 zagrać. Już zerkam tylko na tą końcową pozycję. Ale nie, w ogóle zerknę w ogóle wcześniej, bo... Ajajajajajajaj. Gościu, no znowu cię miałem. No strasznie żal mi takich pozycji. Ja powiem wam tak. Jak ktoś bije nam tutaj skoczka w królewsko indyjskiej od razu, bez walki, no to jest, nie chcę się brzydko wyrażać, no szachowy frajer, no sorry, no, że tak się wyrażę, ale no tak się nie gra. No to czarny ma po prostu bardzo dobrą grę na pewno. Kwestia wykorzystania tego oczywiście, to już jest drugorzędna sprawa. No i tutaj lecę przecież na gościa. Tutaj cyk, tak, hetman d7. Trochę szybciej przestawię, bo mnie tam interesuje po prostu pozycja dalej. Właśnie, co teraz? Niech je pomyślę. B5 od razu każe grać. Aha, zobaczcie, B5 dobre by było. No ale to na dłuższy czas taki ruch pewnie bym znalazł. Chodzi o to, że skoczek tu nie wchodzi, a tu nic nie daje. I skoczek nie wraca do obrony i na F5 nie wchodzi w przyszłości. Tak jak poszło najpierw tu bicie, tu i teraz chyba B5. No to nie w tej kolejności, no. To już widzimy, że lipa się robi powoli, ale nadal dobra, nie? Tutaj związanie, tak. No dobra, trochę tutaj teraz ma lepiej niby. Aha, jeszcze skoczek F4 wchodziło niby. Tak. No pion wzięty, tak. To zagrał mi skoczek H6 nieźle. Hetman D3. No pomijam fakt, tu ma trochę lepiej ustawił mnie, ale teraz wrócił. Cały czas skoczek H6 wchodzi. Król. I skoczek F4. No właśnie, zobaczcie. Tu pograłem, tu. I on tu zbił, dobra. Mówiąc krótko, nawet mniej więcej w tej pozycji tu trzeba było grać, no. Bo jeśli tu, to tu. I chodzi o to, że tu atakuję. I praktycznie tu fajnie wybijam. I się jakoś rozwiązuje. Jestem bez figury oczywiście. No poszłoby tak. No to się łatwo mówi. Bierze E2. No. Może coś tu lepiej zagrać. Może tu hetmanem teraz. Królem. No faktycznie, ale co pokazuje tak i co? Skoczek F5 i jak to widzi? Bierze G na G6 i równa. No cyborgiem trzeba być, żeby w ogóle coś takiego ocenić dobrze dla siebie, tak? No szkoda, kurczę, za łatwe te porażki są dla mnie. No tutaj dostaję dobre pozycje w ogóle, ale dobra, jestem, słuchajcie, zadowolony z tego przynajmniej, że gram te debiuty w miarę dobrze, no pomijając tam z paniami, że fatalnie było. Dobra, to już jest historia. Mamy mistrza FIDE, no. Jedziemy dalej. D6, moi drodzy, zaczynamy. D4, tfu. Szachuś, napij się lepiej. Oczywiście herbaty. Dobra, mamy królewsko-indyjską. Koń G4? Nie, wybił. Tak, już graliśmy. Kiedyś, pamiętam. Roszadę zrobić trzeba. Tak.
Grałem kiedyś? Czy to jest dobre posunięcie? No, w teorii trzeba pogrzebać. Okej. Tak. No, oddam parę gońców ewentualnie. A tu Hetman G5 jeszcze ma dobre zagranie. Jakiś goniec tutaj na G3 chyba musi wjechać. Tutaj coś się dzieje. Jakieś tutaj bicie, tutaj praktyczne bicie, tak? Jak nie, to zagram goniec F1 ewentualnie. Goniec E6. Pewnie koń B3 nie najlepszy. No, warianty trzeba znać na wyższym poziomie, żeby tutaj wyszło to dobrze. Niestety. Przeciwnik myśli. Może tutaj w hetmanem zagrać. Wybił. No to wybijamy. Okej. Słuchajcie, spróbuję wymienić hetmany. Nie chcę. Słusznie. Zdwoimy wieżę zatem. Skoczek B5. Już tutaj czuję się w miarę dobrze, komfortowo. Tu i tu grozi. Skoczek D6 może również. Tu się trzyma. Co? Od razu lecimy tak. Czy goniec zagra na C4? Wybił. O, tego nie doceniłem. No ale wybijam tego gońca. Mogę zagrać koń E8. W ogóle taki śmieszny ruch. Aha, to goniec H6. A, to skoczek F6. Haha! Gramy. Znaczy nie chcę z tym planem grać, tylko chcę zagrać z planem skoczek D6. Albo wymianę tego gońca, to też będzie dobre dla mnie. Tutaj zagram. Tu. Aha, teraz goniec H6 jest możliwe. O, łasza z szachem zagrał. Dobra, schodzę z tych wszelakich związań. No, to się robi groźnie, panie Szachusiu. Robi się mega groźnie. O, red. Nawet bym powiedział, że to jest na pograniczu przegranej. Nic już nie widzę, moi drodzy, niestety. Wybił. Aj, dobrze zrobił. No straszmy tu jeszcze takim ruchem. Wybicie i tu wybicie wieży, może się przestraszy. Jednak nie. Dobrze policzył. Kurczę. Nie wiem, taki ruch. Czy to coś daje? Nie za wiele, bo bije skoczka po prostu. Ja tutaj hetmana, on tu, ja tu. On wieża D1. Wieża D1, ja muszę gońcem wrócić na G5. Tam oczywiście mata nie ma, nie wiem na czym on się zastanawia, muszę tutaj bronić. Nie, no jest wtopka. Jest wtopencja. Aha. Proste. Jak grać? Ręce już jak się patrzy.
Nie ma co się wygłupiać. No, powiem wam szczerze, jestem już zrezygnowany. Niestety, nie wygląda to zbyt dobrze. No, było kiedyś pięknie, teraz już nie jest pięknie. Ile było rund? 7. Czyli jeszcze 8, 9, 10. Jeszcze 3 rundy, ja mam 3 punkty. Niezbyt dobrze. Szachy to ciężka sztuka, jak widać. Kurczę, felek. No, nie jestem niepocieszony. No cóż, ale muszę dograć to do końca. No przecież nie możemy sobie robić jaj. Bo... Powiem wam szczerze, nie mam ochoty już grać, ale to chyba też naturalne, że jak nie idzie, to się nie chce. No ale trzeba do końca. No zobaczmy na tych naszych arcymistrzów, jak tutaj walczą. No jak Duda z Carsenem przed meczem, na luzie. Ale ja grałem na luzie, wiesz, i może na zbyt dużym właśnie. Jakoś kurczę, nie. Dzisiaj nie czuję tych pionków. Ale to wynika, słuchajcie, na przeciążenie szachami przede wszystkim. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Jeszcze ostatnio też troszeczkę zaniedbałem kondycję fizyczną i. O, i są efekty, niestety. Motywacja jest ważna. Żeby zapierniczać, mówiąc krótko. Jak chce się coś oczywiście tam osiągnąć jeszcze. Ojej, oj, Nakamura tutaj wyjął gościa szybko. Czy jest nasz jakiś Polak tutaj grający? Peter Fiedler. O, Paweł Szkapenko. Paweł ma 4,5. Walczy, walczy. O, ładnie. Maty grożą. Pionek zasuwa tutaj. Koń E4. Wieża. I co? Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz i biję tutaj? Oczywiście. Nie, no ładnie, Paweł, ładnie. Czasem wygląda to na takie proste ruchy, słuchajcie. Czasem to tak prosto wszystko wygląda. A 4 sekundy. No, Paweł ładnie, 5,5 będzie miał punktów, 5,5. A jeszcze F5, koń F5. A, bezpiecznie już w ten sposób, okej. No tak, bezpieczne ruchy po prostu i sekund starczy. Nieźle. Brawo, Pawle. Gratulacje. O, Paweł trochę gra. 2733. Trzyma ranking mocno. Nie ma to tamto tutaj. Trzeba grać. No ale też jakbyśmy, słuchajcie, no jak ktoś gra cały czas na przykład w internecie i się zacznie specjalizować w tempie pewnym, no to na pewno się gra łatwiej pewnie, nie? Ale krócej, herbatka jest zdrowa. Nie, herbatka jest zdrowa. Nie, nic tutaj nie sugerujemy. Absolutnie, nie. Nic z tych rzeczy. No, życie. Dobra, słuchajcie, to zrobimy teraz coś takiego. Następna partia będę grał czarnymi. Jaki debiut mam zagrać, to proszę bardzo. Jak mi podpowiecie. Więcej tutaj napiszecie mi komentarzy, jaki debiut, to taki wybiorę. W zależności oczywiście, co zagra biały. No po E4 załóżmy, co mam grać, tak? I co na przykład po D4 mam grać. No to po E4 widzę już Karokan. Dobra. No mogę zagrać Karokana. Czemu nie? Stafford Gambit? A jak to idzie? Obrona słowiańska, jeżeli będzie po D4? Mogę zagrać obronę słowiańską. No królewsko-indyjska albo pirca. No to pirca mogę, królewsko-indyjską gram cały czas. Kontrgambit Albina. Dobra, mogę to zagrać. Czemu nie? Dobra, mogę spróbować. No ale to jeszcze tak. Jeszcze poczekajmy na zawodnika. Jeszcze więcej sugestii poproszę, bo na razie wszystkie są inne. Sycyl. To wszystko po trochu. Piszecie.
No mogę. Już tak na luzie sobie podejdźmy do tego troszeczkę. Może akurat wyjdzie lepiej. Zobaczymy, co zagra przeciwnik. Jeszcze grają. Hikaru 7 na 7. Wymiatać po prostu. No. Wymiatać i koniec. Stafford w rosyjskiej. Albo Benoni, jak nie chcesz królewsko-indyjski. Dobra, Benoni może być, ale też jest obrona słowiańska. To na razie wszyscy piszecie po jednym przykładzie, więc nie ma jakiegoś faworyta. A, już chyba coś kojarzę w tej obronie rosyjskiej, ale akurat tam to nie będę się wygłupiał, jak nie znam jakichś, bo tam pewnie jakieś są poświęcenia z tego, co dobrze kumam, kojarzę. Więc tam to może być zbyt trudno. Za mało czasu na wymyślanie ruchów, nie? No jeśli pójdzie angielska, no to też coś wymyślcie. No mogę spróbować przejść do na przykład słowiańskiej. E6, D5, C6, tak? Powiedzmy. Na razie po jednym przykładzie macie. No to... Rozen gra na pułapki. Ja nie lubię grać na pułapki. A jakoś na pułapki to tam. Łapki, słuchajcie. No jak gra się pułapki, to chce się wygrać, a z reguły jak się próbuje grać te łapki, no to się dostaje gorsze pozycje, więc pobawić się można, jasne. Skoczek F6, D6, G6 i niech się przeciwnik martwi o debiut. No może i tak. No holenderski czernymi to bym nie chciał. Po D4 akurat. Ale jak będzie dużo, kilka chociaż sugestii na holenderską, no to jakie ja mam wyjście? Będę musiał. Po E4 Sycyl, po D4 Słowiańska. Dobra, czyli tutaj już Arecki pisze, to już się Słowiańska powtarza dwa razy. To mamy faworyta i po E4 też Sycyl faworyta. Czyli albo Sycyl, albo Słowiańska na ten moment. Zgoda. Ha, po siódmej rundzie też jest jakaś krótka przerwa, faktycznie. Już potem polecimy szybko. Z rundami. Jeśli D4, D5, gonię C4, to H5 i może się uda gońca złapać. O, bardzo ciekawe. Tak może być, bo po D4 zagram D5 do słowiańskiej, a jeśli gonię C4, czyli Londyn, to H5. No, spróbujemy. F4 to, znaczy to się nie nazywa holenderska, to jest chyba, o Boże, zastrzelcie mnie, to jest Birda? Nie. To jest chyba Birda, tak? Obrona Birda? Nie, nie wiem. Znaczy znałem tą nazwę, nie pamiętam. Ja mówię, z nazw to jestem słaby. Bardziej z ruchów. Znaczy F4 grają, Piotr Nguyen F4 gra. Chociaż może rzadziej, ale grywa. Tam dosyć fajnie gra ten debiut. No rzadko się widzi F4 przede wszystkim. No rzadko, to prawda. No jedziemy, panie Zielonka. Poproszę o rundę kolejną. Wykruszyło nam się trochę zawodników. 480 tylko, albo aż. Dobra. Jak białymi to włoską? Tak, karokan wyjdzie jak się omsknie pionek.
Czy w Talent Tuesday jest jakiś wymóg punktów, by dołączyć? No musisz mieć kategorię międzynarodową, minimum mistrz FIDE lub mistrz krajowy, tak jak w moim wypadku National Master, lub CM, a CM to jest kandydat na mistrza w wersji międzynarodowej. Chess Master, tak to chyba się nazywa. CM to jest Chess Master? Szachowy mistrz? Ja wiem, CM to jest kandydat na mistrza. Nasza polska literka mała K. Można to oczywiście wykupić, jak ktoś ma kandydata, to można wykupić. No dobra, i czekamy grzecznie na kolejną rundę. Ciągle czekamy i czekamy. Te przerwy są troszeczkę takie, słuchajcie. O, jest, dobra, mamy to. D4, tak? No to jak przeciwnik gra, to co gramy jeszcze raz? Po E4 Sycyl ma iść, tak? A po D4 Słowian. E4, no to Sycyl, tak? Mówiliście, że mam grać Sycyla. No tam dwa razy był Sycyl, więc gram Sycyla, tak? Jedziemy. Okej. Okay. Zagram tak. Ciekawe, co zagrał przeciwnik. Czy się znają na takich ruchach? Kandydat Master. O, dzięki Mariusz. Dzięki, dzięki. Faktycznie, kandydat Master. No i co? Poza spoko. Można grać. Tutaj tak sobie zwiążemy. Chociaż może to nie był najlepszy ruch. Końca 6 chyba trzeba było zagrać. Panie Szachusiu. No właśnie. Ale nie ma tutaj gońca na 5. Podoba mi się. Podoba mi się. Tutaj zagrałeś. Tak trzeba. Chyba. Do roszady szybko trzeba dążyć. Skoczek C6 jeszcze jest za nadrzu. Okej. Okay. W takim razie chyba... Nie, skoczek C6 miał wszystko. Tutaj skuszę go biciem. To tak zbijamy. Aha, tym pionkiem. Tu będzie groziło F5. Dobra. No dobra, tak będzie groziło. Może tutaj, może tutaj. Ojej, podstawiłem. O rety, rety, Krzysztof. No wiadomo, dziwne ruchy grasz, to dziwnie podstawiasz. O rety, hetman C8, tu się zasugerowałem, żeby bronić i spróbować zagrać tutaj, no. O Boże, co ja gram? Totalnie, fatalnie. No widzicie, dzisiaj nie ma formy, niestety. Próbujemy coś tu ugryźć, ale tu już jest ciężko coś gryźć. Przeciwnik hetmanem stanie na F2. Wszystko wybroni. Nie no, fatality po prostu. Dawno tak łatwo figur nie podstawiałem, powiem wam szczerze. Szykuje się jeden z gorszych wyników w historii Title Tuesday w moim wykonaniu. Ale jeszcze pograjmy. Nie, no tutaj jest... A tutaj? Co on zagrał? To tak. Znaczy się to wszystko jest dobre, nie? Dla białych. No tak, wymusić bicie. Powrotem. Tutaj taki ruch jest możliwy, niestety. Rety, rety. Wieża nie wchodzi do gry. No widać, że przeciwnik stara się mocno obronić, żeby czegoś nie podstawić. Tak to wyczuwam. No biorę.
Biorę. Jak tu, to biorę. Dobrze widzę? Ahahaha! Panie Szachusiu, a jest pan dobry. Widzicie? Moi drodzy, będę miał więcej czasu dla was na czacie, ale gram słabo. No dobra, jeszcze zostały dwie partie. Dziwnie pograłem? Ja zaraz sprawdzę, czy ja dziwnie pograłem. Muszę zerknąć, bo wydaje mi się, że dobrze. Znaczy tak się też gra, skoczek F6. Tu, skoczek. No i tu jest ok. Chyba. Tu jest ok. Skoczek tu. Skoczek C6 powinienem zagrać. No dobra, wyszło tak jak wyszło. Tak. Skoczek na C3, BC3. Normalna pozycja. Tam hetman C7 można było też. No ale tak, zagrałem. Dobra, koniec wrócił. E6. Normalna pozycja jest z czarnymi. Potem pokrzaniłem coś. Tak. Skoczek C6 bez ruszady jeszcze. Bo skoczek wjeżdżał. Runa. Skoczek F4. Teraz schrzaniłem. Bo zbiłem. Z rozpędu kompletnie. I koń D5 też jest fajnie pokazane. Koń D5. Zaraz rok koń D5. Tutaj. Nie, to mi się nie podoba, ale co potem? Aha, tu jest. Po wybiciu tu jakiś szach. No tak. To trzeba taktycznie dużo widzieć. Widzieć. Dobra, no trudno. Haha, ale będzie materiał, moi drodzy. Nie graj jak szachuś. O, tak nazwiemy tytuł filmu. Ale WGMK ograna. To jest ważne. Jak tak dalej pójdzie, to nawet 50% nie zrobię. Zostały dwie partie, więc musiałbym wygrać dwie partie teraz, żeby zrobić 50% punktów. Chociaż zerknijmy sobie, jak gra Nakamura. Uła, Nakamura również ma coś mniej i to figurę, ale widzicie, no czasem on będzie tutaj flagował. Szybki jest, skubany. Bym się dużo nie zastanawiał. Wieża D2 jakieś, wieża D7, co? Oj, oj. To chyba się uczciwie podda. O, nieźle, trzeba przyznać. Nakamura zleciał na drugą pozycję. Czy jest jakiś Polak tutaj wysoko? O, Paweł Szkapenko. O, oglądajmy Pawła. Paweł to jak Polak praktycznie. O, końcówka chyba. Biały chętnie chce zremisować. No tak, to trzeba bronić. Tak, myślę, że remis. A tym bardziej jeszcze po takim ruchu H4 faktycznie. No, to jeszcze biały będzie tutaj teraz cudował. Na pewno będzie chciał wygrywać tutaj Paweł. Paweł ma 5,5. Także nieźle to. I z 2950 gra gościem. No i fajnie. Chyba remis, tak. Remisik. Bardzo ładnie, Paweł ma już 6 punktów. Na pewno go nie dogonię w tym turnieju. No bywa, moi drodzy, bywa. No jednak trzeba do turnieju podejść chyba bardziej wypoczętym. Zregenerowanym. A to nie będzie łatwe we wtorki. Bardzo mi przykro, moi drodzy. Chyba, że będą jakieś święta. A to nigdy też nie wiadomo. No Kilde Piotr przegrał, ma 5 punktów. A chciałbym mieć 5 punktów teraz. Ktoś z was się może wybiera na Mistrzostwa Polski w niedzielę do Trzcianki? Mistrzostwa Polski w szachach szybkich, dokładniej mówiąc. Ja się wybieram akurat. Postanowiłem dzisiaj, że pojadę. Trochę mam daleko, ale teraz się żyje, kurczę blade. To jest termin, już wam mówię. 18 października. Jeszcze się można zapisywać do 15. Są 2 dni. Myślę, że warto. Tam ponad 180 osób się zapisało.
Bardzo różne poziomy zawodników. Jeszcze ktoś gra. Jeszcze wieżówka. Oj, czas jakiś. Czas. Co tu się dzieje z czasem? Gacie, jeszcze 1-0. Okej, okay, a przeciwnik miał mało czasu. Dobra. Jak się ta barka kształtuje? Dwóch zawodników ma. Azer i Chess. Czy to jest Szachradi? Mamy Diarów? Tak. 7,5 na 8. No ładnie, ładnie, ładnie. No widzę, że na czacie nikt nie pisze. To chyba nie wybieracie się na Mistrzostwa Polski. No cóż, dobra. Dwie rundy do końca. Poproszę szybciutko rundy i gramy. Jakby zrobili czasem Title Tuesday 1 plus 1. Ciekawy turniej byłby. Czy wiadomo, że to bulety, to jest tam nawalanka czysta. Nie, no 3 plus 1, dobry format. A to zwykle tak jest, jak nie idzie, to się chce szybko skończyć, nie? Zapomnieć w słabych zawodach. A i głowa jest ważna. Głowa, kondycja. WGM, no pięknie. No pięknie. Dobra, moja droga przeciwniczko. Gram ostro teraz. Gram teraz jak żyleta. E4. No to co? C5 grajmy. Tylko jaki wariant zagrać ostry? Teraz tak, niech będzie. Dobra, niech będzie tak. Okej, okay, hetman C7. Dobra, zgoda. Jedziemy A6. Skoczek. Leci teoria. Tutaj, no to koń E5. Na C4 się ładujemy. Albo bijemy na C3. No to nie będzie ostrej pozycji chyba. Zbytnio. H6. Zagrajmy. Dobra. No to cyk. D5. No to już się robi ostro. Ostro już się robi. Myślę, że strategicznie tu przeciwniczka stoi fatalnie. O, jeszcze jak hetmanę wymienia, to już w ogóle rewelacja. Dla czarnych rewelacja. Tu nawet można. Skoczek jest bardzo mocny. Tutaj jeszcze. A mimo wszystko zagram tak. Troszeczkę za łatwo gra moja zawodniczka dla mnie. Mam nadzieję, że tu nie podstawię niczego. Tutaj chcę zbić. Aha, muszę wrócić. Jak to grać? Czy to za wieżówka? Wróćmy na razie tak. Pomyślimy, żeby jeszcze nie było tej wieżówki. Tak i E5 chyba. Trzeba próbować w ten sposób. A, jeszcze wieża E4, a tutaj strzał jest. Witam Cię, Iron Fighter. Witam Cię serdecznie. To do góry.
Tak, do obrony. No dzisiaj idzie ciężko, niestety. Mam 3 punkty tylko na 8 gier. Nie zanosi się, żebym nawet tą partię wygrał. O rety. Tu. O rety mać. O ile. O rety mać. Powiedzmy tak. O, to jeszcze dała mi szansę tutaj przeciwniczka. Jeszcze mam tyle czasu. Tyle czasu, a ja tutaj jeszcze. Coś tu ją spróbuję powiązać. Coś takiego. Powinno być dobrze. No to dawaj subskrybent. Jakie masz pytanie? Śmiało. No to tak. Sobie pozwolę wejść, jak będzie szach. Tu grozi szach, na pewno do szacha. Tak, zagrajmy. Ojej, to chyba będzie remis. Puściłem tutaj przeciwniczkę. Z tym dźwiękiem to wiesz co, nie kojarzę za bardzo. Dam szacha. Tak. Jak pójdzie pionek, to mam jeszcze szacha. No właśnie. A, tutaj szach jest. Dobra, mogła zagrać lepiej. No to remisik. To remisik. Nawet nie będzie 50%. No ta pozycja na pewno była wygrana. Ale już nie mam mocy, słuchajcie. Dobrze, że ostatnia runda. Mimo wszystko dzięki, że ze mną jesteście w tych ciężkich momentach szachowych. No bywa po prostu, bywa, prawda? No zobaczmy jak gra Nakamura. Po prostu jak nie idzie, to nie idzie. I tak musi być niestety. Ten dźwięk, z tym dźwiękiem uczestniczony podczas ruchu figur. Wiesz co, no tam musisz pogrzebać, ja już tak dawno to ustawiałem i nie sprawdzałem. Sorry. Wystarczy tam popatrzeć na pewno. No dzięki Flopsy mimo wszystko, że się fajnie ogląda, ale zawsze milej się ogląda jak idzie, nie? To wtedy się bardziej chce. No, bardzo ciekawa końcówka. Jak to wygrywać? To chyba się nie wygrywa. Tu już się goniec przykleił do pionka. Nakamura wiadomo, próbuje coś tutaj flaga. Jakiś szach, coś z odsłony, ale marnie to widzę. No
tak, tutaj to już, teraz to już białe muszą walczyć o remis i to nie będzie łatwe. Ha, będzie remis, bo jest goniec na F8, tu się trzyma. Okej, no to już Nakamura się pogodził z remisem. No tak, goniec sobie tańczy i nie puści pola C5. No nie rozumiem w ogóle zachowania tak topowych arcymistrzów. No tu mówię o przeciwniku Nakamury akurat. Kompletnie nie rozumiem zachowania. No dobra, sobie poklikali. Może lubią. O, dzięki ci, Andrzeju. Dzięki serdeczne. No, możliwe, że nie mój dzień. Możliwe. Ale jeszcze jedna runda. Będę grał teraz chyba białymi. O, powiedzcie, co mam zagrać białymi. Właśnie. Co tu zagrać białymi, moi drodzy? Jaki ruch? Gambit północny. E4, E5. W zależności to zagra biały, prawda? No, gambit hetmański to grywam często. D4 mam grać. Czyli to co zawsze. No może coś innego, wiecie, dla tak zwanych, dla jaj. Może jakieś G4, B4, może coś w tym stylu. Nie, no dobra, mogę zagrać normalnie, oczywiście. Ale zagrać E4, dobra. Bo myślę, że E4 jestem w stanie podjąć wyzwanie. Co tutaj? No to ma remisik jest, no. Dobra. Jest remisik. Wiedeńską po E4, E5. Nie znam trochę wiedeńskiej, wiesz, nie chciał mi się tam wplątać. Ale E4 mogę zagrać. Zobaczymy, co zagra przeciwnik. Ostatnia runda, start. No już E4 Krzesimir poszło. E4. To zawsze coś innego. Dobra, i trochę jest do wyboru. Gambit północny, to tam chyba D4 się gra. I czy goniec C5, czy od razu C3? C3 chyba. Dobra, przeciwnik bierze wszystko jak leci. Bierz, no świetnie, bierz. Bierz to. Okej, no jedziemy. Nie wiem, czy gram to dobrze. Co tu się wyrabia? Wieża E1, jakoś tu spróbuję grać E5. Może nie zdążę. Ojejku, no to wszystkie figury wchodzą do gry. Zaraz coś tutaj rąbniemy. No jeszcze koń na E5 chce stanąć. A, niech sobie stoi. Jedziemy, koń D5. No koń E5, koń E5, goniec B3. I tu jakiś skoczek, odejście F4, coś takiego trzeba będzie spróbować. Ile mam pionków? Mnie ktoś policzył? Dwa pionki. Oho! Co to za ruch? No to tak, i F4, moi drodzy, lecimy. Chociaż DE może zrobić jeszcze. Ale chyba trzeba zbić. No i F4, ciśniemy. Dobra. A, zdąży zrobić roszad. Nie może zrobić roszady. To nie będzie takie proste. A tu zagramy wieża C1. Każda figura do gry. Może skoczka tutaj. Skoczek coś zrobi i na C7 coś się rąbnie zawsze. Może się pojawią jakieś ataki. No, mój drogi przyjacielu. Pokusiłeś się o pionki i co? Nie wstyd ci? Nie można tak brać pionków bardzo szybko i bardzo łatwo. Zlekceważyłeś mnie, mój drogi. Dobra, jak to wygrać, moi drodzy? Jak to wygrać? Może F5 jakiś kopnąć? No, F5 trzeba kopnąć. Na co tu trzakuś czekasz? F5, ale jakiś hetman tu się obroni? Nie obroni się, bo tu wisi. Dobra, jest pozamiatane. Jest pozamiatane, moi drodzy. Tutaj, no wieża F8, to jak już taki ruch zagrywa przeciwnik, to już na pewno nie jest dobrze. F5, jedziemy. No tu już jest w ogóle wszystko, to już wszystko wisi. Koniec, 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 koniec. Arrivederci, Ave Maria, czy jak to tam brzmi. Koniec, proszę Państwa, będzie punkcik. 15 ruchów i po zawodach. No, lecimy. Zobaczcie, gram jak Nakamura. Ile sekund w ogóle? Debiutu nie znam, a tam się ciśnie tymi figurami. Dobra, zagrałeś tu, mój drogi. No, bronisz się jak lew. Ja mogę skoczkiem gdzieś odejść. Powiedzmy, odejdę tutaj. Atakuję ci wieżę. No, jakość wezmę, też będzie dobrze. To powinno też wystarczyć. Co zagrasz dalej? Może ja w ogóle mu tak zagram G4, chociaż nie. Wieża wróci. Jakoś trzeba zareagować. Może plasnąć tu skoczka? Wow! Nie, no to bierzemy, to nawet się nie ma co zastanawiać. To weźmiemy i teraz się musimy chwilę zastanowić. Nie, no bierzemy skoczka, no. Tu zagramy zaraz hetman B3 z szachem.
Król będzie na F. No to widzicie, wygrywa się samo, nie? Wygrywa się samo. Tu zagramy tak, potem wieża F1. Po zawodach, mój drogi przyjacielu. Już sobie tak, słuchajcie, zluzowałem lekko, jak zauważyliście. No jak goniec tutaj, to tam nie, no, nie, no, 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 o czym tu rozmawiać, no. Dziękuję serdecznie, no tak się gra w szachy, moi drodzy, no. Tak trzeba grać, no, tak trzeba grać. Najłatwiejsza ostatnia partia bez presji. No 4,5 punkta, czyli nie najgorszy wynik w historii, bo najgorzej to miałem 4 kiedyś. Mimo wszystko tak fatalnej gry. Dobra, dzięki moi drodzy za uwagę. Żegnam się z wami. Niech ten dzień się już skończy. Przyjdą lepsze dni, lepsze szachy, ale mimo wszystko dzięki, że byliście. No i trzymajcie się, do usłyszenia na razie. Hej, dobranoc albo dzień dobry, jak kto kiedy ogląda. Hej.